to tam, gdzie mieszkaliśmy, to były bardzo atrakcyjne wtedy tereny. Bo raz, że Niemcy przebudowali tutaj układ komunikacyjny. Więc były wielkie budowle, były tłumy Żydów. W ogóle tak Żydzi byli skoszarowani nie tylko w getcie, ale mieli tam różne pobudowane baraki i ogromne tłumy ich tam pracowali, każdy z łopatą. Zwlekali z tą robotą, ale byli pędzeni w jakiś sposób. Chociaż nie widziałem nigdy brutalności, krzyk tak, ale jakiegoś bicia przy mnie to nie było. I Żydzi właściwie sobie, jak ja ich patrzę na twarze i zachowali, niektórzy przychodzili do mojego domu, jeden taki sobie się tak, ja wesoły, taki opowiadał, no nie wiedział co to, co ich czeka. Myślał, że roboty skończą to ich. O, getto to pamiętam od samego początku, jak zaczęli budować to. Pamiętam, przyglądałem się z ciekawością murarzom, którzy budowali te mury, które wtedy, no, jakby one zostały, to już byłyby zabytkami. Jak kawałek tam jest jeszcze, a to jak to murarze, nie wiem czy to Polacy, robili niezwykle wprawnie, bo one były z tymi łukami takie, że nie tak łatwo to zrobić, zważmy na to, że to była wojna i było stać na to, ale jeszcze on był taki specjalnie tynkiem pokryty, że to nie był tynk tak zacierany, tylko on brał to wapno, tą zaprawę na kielnię, i tak specjalnym ruchem to artysta potrafił. Ja stałem, pamiętam, długo, długo i przyglądałem się, jak ten człowiek tą zaprawę rzuca, że ona się równo układa i później powstała faktura taka bardzo ciekawa, prawda? No, nie wiem, czy ona jeszcze jest naturalnym, bo niepotrzebnie poburzono parę tych murów. O tyle, że ja praktycznie codziennie przez getto przejeżdżałem tramwajem do szkoły, bo jak tu mieszkałem, to wsiadałem pod kryształem, tramwaj jechał przez Limanowskiego, która była taka jak dzisiaj, za wyjątkiem tego, że była kocie łby i takie w ogóle to było. Ale ulica była z grubsza podobna. Oczywiście na początku, w początkowej fazie była inna, bo tam pod Matką Boską była tak zwana ochronka, gdzie tramwaj tamtędy nie jechał w Plac Zgody, tylko jechał Lwowską. Było inaczej, ale właściwie obserwowałem tych ludzi chodzących tam, nie zdając sobie sprawy, że co ich czeka. W ogóle nikt sobie właśnie całe... Ja nie widziałem, znaczy zawsze tam Polak i Żyd to były, czy w dowcipie, czy tam Żyd był no, jakiś tam sprytny, to w handlu i tak dalej, tutaj wykiwał tam, ale to było normalne, nie było to, nie widziałem tam żadnej jakiejś takiej zajadłości, czy jakiegoś, co teraz nazywamy antysemityzmem, prawda? Oczywiście nikt sobie wtedy nie zdawał sprawy, co z nimi będzie, oni także. Bo nawet jeżeli się wymieniało wtedy Oświęcim, to był jako obóz pracy, a nie jako obóz koncentracyjny, który i tak nie wiedział, co to znaczy, prawda? O, po prostu także miałem kontakt prawie bez przerwy z obozem w Płaszowie, bo okna mojego domu wychodziły, z okien widziałem cały czas dachy tych tam dziesiątych baraków, szczególnie w zimie to wyglądało, bo tam się dymiło, tam palono chyba byle czym i z tych kominów, z tych baraków, bo jakby musieli tam po prostu żyć. To ciągle pamiętam to, bo to było widać z okna na co dzień baraki tego obozu. Nie byłem, jak go likwidowali, chociaż tam szczegóły, dlatego że 1 maja 1945 roku była wielka manifestacja, autentyczna, patriotyczna powojenna, więc nie było sporów takich, ci z tym, jacyś komuniści, inni tam. Tylko ludzie po prostu szli, ja byłem harcerzem.
wtedy to już szedłem w mundurze i tak dalej, prawda? I tam ci, którzy przeżyli, opowiadali dużo szczegółów właśnie w tym, na terenie obozu, który w tej chwili jest w rozpaczliwym stanie. Chociaż także niestety znam takie sceny różnego rodzaju, które, jak sobie przypomnę, bo na przykład w tej szkole to takie sceny świadczące o czymś, prawda? O postawach. No. Bo na przykład getto dochodziło do kościółka Benedykta tam w górze. Tam były jeszcze zasieki, druty i w każdym razie ogrodzenie było do tego. W każdym razie szkoła ta, łącznie z dziedzińcem, tak zwana szkoła pod skałą, które tam na dole były boiska takie szutrowe i były i po prostu w tej szkole chyba mieszkali młodzież żydowska. Pamiętam, jak z góry oglądałem, to jeszcze pamiętam, oni chodzili szczególnie, mieli takie kaszkiety i pumpy tutaj takie charakterystyczne teraz już. I oni tam grali w piłkę. No, ale było ich dokładnie widać z góry. No, ja nie wiem co, bo ja tam będę wracałem przez Krzemianki do domu. Jakoś mi tam z Zamojskiego było wygodniej niż przy okazji coś się widziało. I pamiętam scenę, jak tam za tym kościółkiem biegnie grupa chłopaków jakichś tamtejszych z kamieniami i z góry takimi głazami na tych Żydów tam. Po prostu to teraz się nie mieści w głowie, prawda? Pamiętam natomiast, jak getto było ściśnięte. Oczywiście teraz, jak dopiero czytam wspomnienia na przykład takiego pana Biebersteina, prawda, który napisał książkę, to jak chodzę po tam różnych budynkach, na Józefińskiej na przykład, ty banku, czy tam i drugi taki jakiś biurowiec, czy ta szkoła muzyczna teraz co, to tam się działy tamtejskie sceny. Prawda? Znaczy w sensie Żydów, nawet Żydów do Żydów. Bo to też było różnie wyglądało. Przecież Anna Arendt pisze, że właściwie selekcjonowali Żydzi Żydów wzajemnie. Ale to są inne problemy. Ale pamiętam, jak oni to ścieśniali, to na przykład był moment taki, że Limanowskiego była już otwarta, tylko jeden chodnik od strony Józefińskiej był ogrodzony drutem kolczastym. I tam no, też tramwaju właściwie, bo nie było tam po co iść dla mnie. To raz pamiętam taką niedzielę słoneczną, gdzieś kwietniową po zimie, jak chodzili dość dobrym nastrojach tak za tymi drutami młodzi ludzie, jakby nigdy nic się nie działo. Po prostu takie coś, co jak teraz oczywiście znam wiele o losie Żydów i różnych rzeczach z tym związanych, to co się nie chce wierzyć, że ci ludzie, oni tylko w nieświadomości chyba to tak się zachowywali swobodnie. Zresztą, jak się czyta z innych gett, to były i teatry, i kawiarnie, i różnego rodzaju koncerty, i tak dalej. No to jest normalne odruch. No człowiek nie może tylko cierpieć i modlić się wtedy jak te kobiety, bo po prostu zresztą wynik szoku i bezradności chyba nie ma.